Witam wszystkich bardzo serdecznie na 19. sesji Rady Gminy. Witam bardzo serdecznie pana wójta, pracowników Urzędu Gminy oraz wielu radnych. Przeczytam teraz informację o porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. Pierwszy punkt otwartej sesji, drugi punkt informacja o porządku obrad i stwierdzenie prawomocności. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu 18. sesji Rady Gminy. Punkt czwarty, informacja wójta gminy o działaniach podjętych między sesjami. Punkt piąty, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019-2020. Punkt szósty, projekty uchwał. Punkt pierwszy, w sprawie zmiany w budżecie gminy Małdyty na 2020 rok. Punkt drugi, w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Punkt trzeci, w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy na odrębną własność położonego w Małdytach przy ulicy Lipowej 1 wraz z udziałem w działce. Punkt czwarty, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. Punkt piąty, w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w działce wraz z przelewą lokalu mieszkalnego numer 4 położonego przy ulicy Prusa numer 9 w Małdytach w drodze przetargu. Punkt szósty, w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy na odrębną własność położonego w Małdytach przy ulicy Przemysłowej 12 wraz z udziałem w działce. I punkt siódmy, informacja wojewody na temat oświadczeń majątkowych przewodniczącego Rady Gminy Małdyty oraz wójta gminy. I punkt ósmy, informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych. Punkt dziewiąty, interpelacje i zapytania. Punkt dziesiąty, zakończenie 19. sesji Rady Gminy. I proszę, w sesji uczestniczy 12 radnych i proszę o przegłosowanie porządku obrad. Dziękuję za wskazanym porządkiem obrad, było 12 radnych, dziękuję. Punkt trzeci, jest to przyjęcie protokołu 18. sesji Rady Gminy. Protokół z 18. sesji był dostępny na WIP-ie Gminy Małdyty, można się było z nim zapoznać. Czy jesteście Państwo za tym, żeby przyjąć protokół bez odczytywania? To proszę o przegłosowanie. Dziękuję. 12 radnych było za przyjęcie protokołu 18. sesji Rady Gminy bez odczytywania. Punktem czwartym dzisiejszej sesji Rady Gminy jest informacja wójta gminy o działaniach podjętych między sesjami. Prosimy pana wójta. Wysoka Rado, pani przewodnicząca. Proszę Państwa, przedstawię najważniejsze informacje, jakie miały miejsce między sesjami. W dniu 23 września dokonano otwarcia okien zapytania ofertowym na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegających na przebudowie dróg gminnych. To są dwie drogi w Linkach i droga w Inamówku. Było jedno takie zapytanie, które zapytanie wpłynęło po jednej ofercie, to jest techniczna obsługa budownictwa Tomasz Opaliński z Ostródy z cenami drogi, dwie drogi w Linkach po 4760 zł brutto każda i 7140 zł brutto droga Wilamówka. W dniu 24 września zawarto umowę na przebudowę drogi gminnej Wilamówku z firmą usługi handel Aleksandra Dobiasz-Morą z ceną 168 725 zł 65 groszy brutto. W trakcie również między sesjami trwają odwiedziny par związanych z wieloryszami 50-lecia oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego. 26 września, taka miła niespodzianka, pani Sofii zrobiła takie otwarcie drogi w Sofach, zostałem zaproszony, także miło, że są sąsiedzi, którzy
która została poświęcona, tak naprawdę no cieszę się, że takie wydarzenie miało miejsce, tym bardziej, że to była droga, na którą naprawdę mieszkańcy bardzo dużo czytali, taka inwestycja oczekiwana, oczywiście dosyć droga inwestycja, także cieszę się, że udało mi się zrealizować, nam udało się tę drogę zrealizować. No i to dziękuję Pani Sądy za to zachowanie. Tak? 28. Społeczna Rada Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Komodytach 1 października, proszę Państwa, Prezydium Zarządu Oddziału Programowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Ostródzie. 13 października spotkałem się z przedstawicielem Maximus Broker w sprawie specyfikacji przetargowej. Chciałem Państwu przypomnieć, że w tym roku po raz kolejny ogłaszamy przetarg. Znaczy poprzednia umowa się skończyła, nowy przetarg na ubezpieczenie mienia i ja mówiłem już wtedy, przetarg jest na 2 lata, proszę Państwa, i dobrze pamiętam, tak? To ubezpieczenie na 3 lata. 3 lata już mówiłem, że jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o odzyskiwanie tych środków. No ale powiem szczerze, że po tych 3 latach to już jesteśmy naprawdę ekspertami, bo ten pan przedstawiciel, nie pamiętam dokładnej kwoty, ale to była ogromna kwota, jaką udało nam się pozyskać od tego ubezpieczenia. Także no też cieszy mnie to, że tutaj dbamy o pracownikami, że jeżeli coś się złego dzieje i mamy możliwość skorzystania z ubezpieczenia, to po prostu korzystamy. Nie zostawiamy tego, który jest opilnowany, tak? A z tego korzystają i jednostki straży pożarnej i nie wiem, oświetlenia, przystanki. Słuchajcie, całe mienie, które mamy, tak naprawdę jest ubezpieczone i tylko od nas zależy to, czy będziemy o to dbali właśnie z tego ubezpieczenia korzystali, skoro za nie płacimy, czy też nie. Takim też moim pomysłem, chciałem Państwu przypomnieć, było to, żeby ubezpieczyć wszystkie urządzenia, te pompy, które mamy na oczyszczalniach ścieków. Też udało nam się to ubezpieczyć i tam też ogromne pieniądze na tym z tego dostajemy, bo właśnie pompy no, często ulegają awarii. No i w momencie, kiedy taka pompa ulegnie awarii, zgłaszamy do ubezpieczyciela, ubezpieczyciel nam udaje środki finansowe, które przeznaczamy na zakup kolejnej pompy. No i to też jak gdyby pozwala nam utrzymać stałą cenę ścieków i nie rosnących kosztów. Tego samego dnia podpisałem akt notarialny na przekazanie sieci sanitarnej w Dobrocinie. Tutaj chciałem Państwu przypomnieć, że nadleśnictwo w Dobrocinie musieliśmy za to sieć zapłacić, ale właśnie akt notarialny 13 października ta sieć została już odkupiona przez naszą gminę. Tego samego dnia już dokonano otwarcia ofert zapytania projektowych na dostawę węgla na potrzeb Urzędu Gminy w Mordytach. Płynęły aż 3 oferty z cenami od 578,10 zł do 649 zł brutto za 1 tonę opału. Wybrano najtańszą ofertę firmy Transbud, nowa spółka, ulica Gdańska Reda, aż z Redy tutaj osoba wystartowała i dała najniższą ofertę. W dniu 14 października ruszono zapytania punktowe na zakup energii elektrycznej dla obiektów gminy Mołdyty oraz oświetlenia ulicy ulicznego i miejsc publicznych. Otwarcie nastąpi 3 listopada i w dniu 19 października ruszono zapytania projektowe na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-2021. Otwarcie nastąpi w dniu 4 listopada. No i proszę Państwa, 21 października Komisji Rady Gminy. To wszystko. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Punkt 5. Jest to informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019-2020. Wszyscy otrzymaliśmy płytę z całym raportem o stanie właśnie realizacji zadań oświatowych, więc tutaj mamy pytanie, czy jest taka potrzeba, żeby prezentować to dodatkowo Pani, czy żeby nie przedłużać tej sesji ze względu na panującą sytuację, czy to wystarczy dla Państwa ta informacja? Czy jeżeli jakieś dodatkowe pytania, to tutaj jest Pani kierownik referatu, więc można wtedy ewentualnie o coś dopytać. Wystarczy taka informacja? Tak.
No może być na komisjach. No właśnie, też rozmawialiśmy, wszystko było wyjaśnione, więc dobrze, dziękuję. Punktem szóstym dzisiejszej sesji jest punkt szósty, to projekty uchwał. Pierwszą uchwałą jest uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Mołdyty na rok 2020. I tutaj czy są jakieś może pytania odnośnie do pani skarbnik, jakieś dodatkowe, chociaż też było wszystko wyjaśniane na komisjach, więc jeżeli jakieś, proszę pani skarbnik o dodatkowe informacje. Zmiany do budżetu były omawiane na szczegółowo na sesji, tak jak wspomniałam, została wprowadzona dodatkowa akcyza po stronie dochodów i wydatków, dotacja wojewody na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego o kwotę po stronie dochodów i wydatków o 324 957 zł 70 groszy. Zmniejszone wydatki zostały na zadania własne w opiece społecznej o 170 tysięcy i zmniejszenie dochodu z opłaty eksploatacyjnej o 170 tysięcy. To takie zmiany, które doszły między komisjami a sesją. I to wszystko. Dziękuję. Odczytuję więc projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Mołdyty na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik urzędowy z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Mołdyty uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok, uchwalonej uchwałą nr 18/98/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mołdyty na 2020 rok. Paragraf pierwszy, dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie dochodów na 2020 rok o kwotę 226 284 zł 76 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody ogółem 36 192 522 zł 10 groszy, w tym dochody bieżące w wysokości 31 591 586 zł 59 groszy. Dochody majątkowe w wysokości 4 600 935 zł 51 groszy. Paragraf drugi, dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminy ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2020 rok o kwotę 226 284 zł 76 groszy do wysokości 39 342 316 zł 72 grosze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące w wysokości 30 842 807 zł 61 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 8 499 509 zł 11 groszy. Paragraf 4. Środki określone w artykule 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dodacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych. O finanse, to jest artykuł 217 ust. 2 punkt 8 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dochody 2 503 774 zł 69 groszy i wydatki 2 258 500 zł. Paragraf 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 149 794 62 grosze zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 149 794 62 grosze. Paragraf 6. Przychody budżetu w wysokości 3 629 794 złote 62 grosze, rozchody w wysokości 480 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Proszę o przegłosowanie wyżej wymienionej uchwały. Dziękuję. 12 radnych jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały. Punkt drugi, jest to projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
także odczytuję projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie artykułu 18 ustawy 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. To jest dziennik urzędowy z 2020, pozycja 713 ze zmianami, pozycja 1378. O podatkach i opłatach lokalnych oraz rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis zarządza się co następuje. Paragraf pierwszy. W celu wspierania przedsiębiorczości oraz zachęcania do nowych inwestycji gospodarczych na terenie gminy Małdyty wprowadza się zwolnienie od podatku od nieruchomości udzielane na zasadach określonych niniejszą uchwałą. Paragraf drugi. Ilekroć w uchwale jest mowa o nowej inwestycji, należy przez to rozumieć wybudowanie nowych budynków i budowli oraz oddanie ich do użytku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane. Paragraf trzeci punkt pierwszy. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle lub części nowo wybudowane przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Małdyty. Punkt drugi. Zwolnienie, o którym mowa w ustępie pierwszym, przysługuje na okres jednego roku i następuje od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym oddano do użytku budynek i budowlę lub ich część. Punkt trzeci. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika. Paragraf czwarty. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 roku. Proszę o przegłosowanie uchwały. Dobrze, za projekt uchwały jest 12 radnych, dziękuję. Punkt kolejny to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy na odrębną własność położonego w Młodytach przy ulicy Ligowej nr 1 wraz z udziałem w działce. Projekt tej uchwały też był omawiany na komisjach. W związku z tym przeczytam dokładnie uchwałę. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz dziennik urzędowy z 2020 roku pozycja 713 oraz artykuł 13 ustęp 1 artykuł 37 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, to jest dziennik urzędowy z 2020 roku pozycja 65 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Małdyty uchwala co następuje. Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży udziału 600 w działce nr 12/14 w obrębie Małdyty przy ulicy Lipowej 1 wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 9 na odrębną własność w drodze bezprzetargowej. Paragraf drugi. Nieruchomość została opisana w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Małdyty. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za sprzedażą? Zgodnie z głosowaniem 11 radnych jest za sprzedażą wyżej wymienionego lokalu. Jedna osoba jest przeciw. Dobrze, dziękuję. Punkt kolejny. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawców z dotychczasowymi dzierżawcami. Też projekt uchwały był szczegółowo omawiany na komisjach, w związku z tym przeczytam treść.
na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik urzędowy z 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami, Rada Gminy Łomży uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodą na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Małdyty, część działki nr 9 łamane przez 16 i nr 3 łamane przez 69 z dotychczasowymi dzierżawcami. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Dobrze, dziękuję. 12 radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Kolejnym punktem jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży udziału w działce wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Prusa nr 9 w Małdytach w drodze przetargu. Ten projekt uchwały też był omawiany na komisjach. Jeśli jest jakieś pytania, to byśmy prosili. Jeżeli nie, to odczytam projekt uchwały. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik urzędowy z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 13 ust. 1, artykuł 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, to jest dziennik urzędowy z 2020 roku, pozycja 65 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Małdyty uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży udziału 0,30 w działce zabudowanej nr 43 w obrębie Małdyty przy ulicy Prusa 9 wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 4 na odrębną własność w drodze przetargu. Paragraf drugi. Nieruchomość została opisana w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Małdyty. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Dziękuję. 12 radnych jest za wskazanym projektem uchwały. Dziękuję. I kolejnym punktem jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego dla najemcy na odrębną własność położonego w Małdytach przy ulicy Przemysłowej 12 wraz z udziałem w działce. Uchwała była też omawiana, w związku z tym odczytam projekt. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 13 ust. 1, artykuł 37 ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dziennik urzędowy 2020 roku, pozycja 65 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Małdyty uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przeznaczenie do sprzedaży udziału 900 w działce zabudowanej nr 37 przez 5 w obrębie Małdyty przy ulicy Przemysłowej 12 wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3 na odrębną własność w drodze bezprzetargowej. Paragraf drugi. Nieruchomość została opisana w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonany w dniu uchwały powierza się wójtowi gminy Małdyty. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o przegłosowanie. Dziękuję. 12 radnych jest za projektem przedstawionej uchwały. I punkt 7 dzisiejszej sesji to jest informacja wojewody na temat oświadczeń majątkowych przewodniczącego Rady Gminy Małdyty oraz wójta gminy. Odczytam teraz pismo. Na podstawie artykułu 24H ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy 2020 roku, pozycja 713, informuję, że oświadczenie majątkowe na 2019 rok pana Mirosława Cymer, przewodniczącego Rady Gminy Małdyty, zostało złożone w wojewodzie warmińsko-mazurskiemu w terminie określonym ustawą.
oświadczenie majątkowe za 2019 rok pana Marcina Krajewskiego, wójta gminy Modyty, zostało złożone w wojewodzie warmińsko-mazurskiemu w terminie określonym ustawą. I punkt 8 jest to informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok. Radny tutaj pani Asia mi podpowiedziała, że nie ma tego jakby tej informacji w związku z tym, że jest ta sytuacja COVID, że taka informacja jeszcze zostanie przekazana. Przysłano jedynie informację z Urzędu Skarbowego w Iławie o oświadczeniach majątkowych pani Izabeli Baczkowskiej i pana Zbigniewa Stasika. Czytam pismo. Przewodniczący Rady Gminy w Małdytach. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie, działając na podstawie artykułu 24h ust. 7 oraz artykułu 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik urzędowy z 2020 roku, pozycja 713 ze zmianami, przekazuje informacje dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych. W dniu 14 maja do naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie wpłynęły oświadczenia majątkowe osób zobligowanych do ich złożenia zgodnie z artykułem 24h ust. 3 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku od pani Izabeli Baczkowskiej i pana Zbigniewa Stasika. Wskazane osoby złożyły oświadczenia majątkowe w wymaganym ustawowym terminie. W analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Analizę oświadczeń majątkowych wykonał pracownik Urzędu Skarbowego w Iławie, starszy ekspert skarbowy Ewa Pochryłko. I 9 punktem dzisiejszej sesji są interpelacje i zapytania, jeżeli takie są. Nie widzę. Dziękuję. Na tym zakończono 19. sesję Rady Gminy Modyty. Dziękujemy.